Dzisiejszy program wypełnią fragmenty dwóch utworów na duet fletowy z orkiestrą, zróżnicowanych stylistycznie tak, jak tylko to możliwe. O obu opowiedzą soliści Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz, którzy zagrali je z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją Massimiliano Caldiego. Byliśmy też z kamerą na wystawie rysunków Henryka Bibiuły w Galerii Ratusz. Łączyć muzykę współczesną z muzyką tradycyjną, klasyczną, romantyczną i w tym przypadku tak samo zdecydowaliśmy się na zestawienie właśnie Franciszka Dopplera, polskiego kompozytora romantycznego z Pawła Mykietyna utworem podwójnym koncertem napisanym specjalnie dla nas. Cieszę się, że w końcu powstał wspaniały budynek na miarę orkiestry, która fantastycznie dzisiaj wykonała koncert Pawła Mykietyna przede wszystkim, bo zetknęli się z nową materią, z nowym tworem, z nową kompozycją, z nową myślą muzyczną i bardzo cieszę się, że udało się to rozszyfrować, ponieważ muzycy są jak detektywi, muszą wszystko dokładnie rozszyfrować, znaki agogiczne, dynamiczne, rytmiczne, żeby potem stworzyć z tego myśl, interpretację, frazy.
jeśli tylko może, zawsze bywa tam, gdzie grane są jego utwory. I tak jest też w przypadku podwójnego koncertu. Stara się być, uczestniczyć w próbach, pomagać właśnie muzyką w dobrym rozczytaniu tekstu i jest bardzo pomocny właśnie na próbach również. Zdradzi pani, co tam naszeptał, jak już pojawił się na scenie po wykonaniu? Pogratulował nam i był chyba bardzo zadowolony z występu. Oczywiście orkiestry mogą, kolokwialnie mówiąc, przegrać, odegrać utwór i przejść do kolejnego. Tutaj mieliśmy jednak, zetknęliśmy się z etosem pracy, gdzie każdy naprawdę chciał najlepiej jak mógł móc wnieść ten swój pierwiastek indywidualny do utworu, który jest bardzo kameralny wbrew pozorom i każdy jest solistą, więc no cieszę się, że poprawia się poziom orkiestry, poziom instrumentarium też, tu dyrekcja dba również o instrumentaria, które są no, bardzo, bardzo potrzebne w rozwoju nie tylko muzycznym, ale także w rozwoju technicznym.
Lubimy każdą muzykę, która jest dobra, przyjemna i do słuchania, i przyjemna do grania. Nie kategoryzujemy, ale oczywiście bliskie naszemu sercu są utwory współczesne, utwory pisane dla nas, bo jak wiadomo, w tym momencie my mamy do tych utworów dużą słabość. A przykłady takich utworów pisanych dla Państwa, czy mogłaby Pani podać parę? Oczywiście. Jednym z utworów, które też bywa często wykonywany, jest Grażyna Pstrokońska na wrat i Lasy deszczowe, napisane właśnie specjalnie dla nas, prawykonywane w Gdańsku, wykonywane również w Filharmonii Narodowej na Warszawskiej Jesieni, Paweł Łukaszewski, Wings Concerto, Jerzy Kornowicz, Epigramy. Jest naprawdę cała masa, ciężko mi teraz tak z kapelusza je tutaj wypowiadać, ale mamy naprawdę wiele. Marcin Błażewicz, też podwójny koncert prawykonywany niedawno w Filharmonii Częstochowskiej, także tych utworów jest dla nas napisanych ponad 20 i z wielką przyjemnością je gramy. A Pani i męża marzenie dotyczące utworu, który mógłby zostać dla Was skomponowany, a jeszcze nie został? No, moim takim cichym marzeniem jest to, aby utwór, który właśnie byłby przez nas, albo bo bądź zamówiony, bądź właśnie z myślą o nas napisany przez kompozytora, przetrwał. To by był nasz jakiś tam wkład i cegiełka w kulturę muzyczną, w literaturę fletową, byłoby to dla nas no, niezwykłym wydarzeniem takim, że no wiadomo, człowiek nie trwa wiecznie, ale że coś po nas, tych też odtwórcach, a nie twórcach, ale właśnie to, że w jakiś sposób inspirowalibyśmy twórcę do powstania dzieła, mogli zainspirować, to byłoby to dla nas niezwykle cenne.
W galerii Ratusz na pierwszym piętrze Urzędu Miejskiego oglądać można rysunki Henryka Bibiuły. Autor miał już w tym miejscu 3 indywidualne wystawy swoich prac, lecz żadna z nich nie składała się z rysunków. Na najnowszą sam wybrał pracę z ostatnich 4 lat, tworzone ołówkiem, ciemnymi kredkami lub pędzelkiem. Henryk Bibiuło tworzy portrety swoich znajomych, utrwala również fragmenty Koszalina i jego okolic. Jak mówi, tęskni za stogami siana, snopkami słomy i innymi wiejskimi obrazami, które zanikają wskutek rozwoju rolnictwa.